czynszu. A tak. I idziemy na obiad. Tutaj to było zupełnie niesamowite, te pisaki. Zaraz będziemy to robić, dokumentować oficjalnie, tam gdzie jest jasno, bo tutaj... Nie. Pan naszek? Co tworzysz, Marto? Coś wymyślam. Inną niż nasza. Naturalne batiki. A te niektóre realistyczne z ramy, tam żeby na koniec dnia, to by kręgosłup może było znacznie mocniejszy. Ja drugie nie dam czytnej po prostu, tak? To ja myślę, że to nic nie będę zajmować. Jest jeszcze ciekawe, bo jest jeszcze z... To jest właśnie to, co kogoś mówi. Nie ma różnicy. Wiesz, możesz sobie, no cokolwiek, wiesz, ja nie mówię, że masz stemplować całe czy coś, ale jako punkt wyjścia. Strasznie się spodobał ten kwiat. Ładnie to tak wygląda, nie? Takie właśnie różne pomysły.
takie fireneczka mi zostawia ten wzór, bo tutaj pod firanką, a nie, stępuje się też, patrz. Ale trochę jakby... Jak zrobimy? Narysujemy te znaki zodiaku, czy damy im ludziom narysować? Nie wiem. Który tu wyjaśnia, jakie on ma efekty różne. Tak, ten wzór mi się niesamowicie podoba tam na tym. Który? Ten? Saron. Ten. A ten kałung? Taki? Widziałem. To jest jeden z najstarszych na świecie. Jak pięknie kolorystycznie to wygląda. Nie, ja do tego pasuje, prawda? Tak. Tutaj Marta z poświęceniem. Będzie część tutaj jawajska. Także tu są motywy różne z batyków jawajskich, taka składanka, prawda? A tutaj z kolei jest pustynia i taki batyk aborygeński, jakby rysunek aborygenów. Tu są ich obozowiska. Tutaj są ślady kangurów, jak skaczą sobie i innych zwierząt. Tak, tu są bumeranki. Ja mówiłem bardzo mało. To ja się nie dziwię. Ostatnio na tym zmążyłem, jak się podobała komórka. Nie pamiętam, jak się nazywał. Ja biorę, żeby to był inny kolor niż brązowy. A co to jest to różowe? Farba do koszulek. A.